No cześć, cześć, witajcie, witajcie na mapce Zombie Epidemic, właśnie leci do mnie zombie, którego trzeba ubić. I mamy kolejny odcinek z custom map, więc dzisiaj będzie tak troszeczkę luźno, ale mapka jest naprawdę bardzo fajna, możemy sobie kupić z tego sklepu, zobaczcie, różne rzeczy. I po prawej stronie mamy punkty, więc musimy te punkty zbierać. I za każdego zombiaka mamy jeden punkt z tego co widzę. I słuchajcie, będzie taki myk, wow, ale zrumbałem chyba. Bo tak gadałem, a te zombie tutaj do mnie idą. No i cóż, te zombie nie mogą zniszczyć tutaj jakiegoś... Niczego nie bronimy, po prostu mogą nas zabić. Tutaj możemy sobie chodzić w kółko. No i tak naprawdę naszą główną misją jest po prostu pokonanie wszystkich zombie. Mamy tutaj falę, zobaczcie. Odstępy między każdą falą to minuta czasu i w tym czasie możemy sobie chodzić, pozwiedzać. No i pokupować jakieś rzeczy z tego sklepu. Mapka jest bardzo fajnie dopracowana. Nie możemy wyjść poza wyznaczony teren. Mimo iż tam mamy otwarty, zobaczcie, otwarty świat, to nie możemy wyjść, bo tam są po prostu barier bloki. No i tak, mamy 6 punktów. Co możemy kupić za to? Nie wiem. Za 5 punktów za 5 punktów możemy kupić te snowbole. Ale nic więcej. Możemy kupić później miecz kamienny za 10 punktów. Ale nie wiem, czy to ma sens. Ma sens, bo później za 80. No dokładnie, dobra. Na razie nie kupuję śnieżek, zbieram sobie na... Steel. To jest stalowy, proszę bardzo. Dobra, czekamy na kolejną hordę zombie. I teraz tak, te zombiaki są mocniejsze, jest ich więcej. Są mocniejsze i dla przykładu później będą uzbrojone, z tego co wiem. A dalej nie wiem. Później będą jakieś bossy i inne areny. To jest jedna z aren. I mam nadzieję, że dam sobie radę. No właśnie, pamiętajcie o zostawieniu łapencji w górę. Każda łapencja w górę to jeden uśmiech na mojej twarzy. No, i słuchajcie, niedługo będę was zapraszać do mojego Instagrama. Bo tak, będę tworzyć Instagrama. Boże, będę sobie robić zdjęcia. Ja nie jestem w ogóle osobą, która jakoś tak uczestniczy, szczerze mówiąc, w mediach społecznościowych typu Instagram, nie wiem, Facebook. Staram się prowadzić tego mojego fanpage'a, ale po prostu nie jestem do tego jakoś tak bardzo przyzwyczajony. No i może też snapa bym założył, ale to jeszcze trochę, co? Jeśli chcecie, to napiszcie w komentarzu. Dobra, możemy sobie kupić stalowy miecz. I co ten stalowy miecz ma? Sharpness 1, proszę bardzo. Dobra, przyda się, mieczyk z Sharpness 1 jak najbardziej. Poza tym pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj był jeden materiał z serii Achievement Get. Dokładnie, tak, bardzo fajna nazwa dla serii, naprawdę. A jeśli ktoś nie wie, co to za seria, to jest to seria, w której naszym głównym zadaniem jest zdobycie wszystkich achievementów z gry. Dobra, na razie sobie nic nie kupimy, ale później chcę sobie kupić bomby. Tak, tu są bomby, które mamy wyrzucić Q, przyciskiem Q. I będą wybuchać w tym miejscu, w którym je wyrzucimy ponoć. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale mamy trzecią falę zombiaków. Więc lecimy. No, na 3 uderzenia. No ten mieczyk jest znacznie lepszy. Ciekawe, jak te zombiaki będą wyglądać, bo nie widziałem tu żadnych tekstur paków, a szkoda, bo jakieś teksturki tutaj mogłyby zostać dodane. Ta mapka byłaby znacznie... To znaczy, inaczej wyglądają takie mapki, gdzie są jakieś własne teksturki, tak, wgrane. Więc to jest właśnie fajne. Ale tutaj nie widzę żadnych teksturek. Dobra, mamy kolejną falę, 14 punktów. I za te 14 punktów raczej nic sobie nie kupimy. Znaczy, możemy chyba. Co? A, i ofiara, patrzcie, możemy zespawnować ofiarę i tą ofiarą będzie villager. Ja, genialne. Tu mamy różne zbroje, różne miecze, możemy konia zespawnować, to jest mina. Gravity gun. Jo, wyłączę grawitację, co? Trzeba będzie to przetestować. Tu mamy bombę jakąś nuklearną, tu mamy zapalniczkę, możemy podpalić zombiaki. Graphing hook. A, to jest coś takiego, że pewnie będziemy mogli się na przykład przemieszczać, że szybko sobie możemy się przemieścić na przykład na tą ścianę albo na ten dach. Na dach chyba wejść nie możemy. Niestety. Raczej nie. Ale będziemy zabijać kolejne equipped zombies. O właśnie, i to są chyba te zombiaki, które są wyposażone. Czekajcie, zaraz sobie zobaczę. Mam 15 punktów. Jak będziemy mieli 20, to lecimy po bombę, ale to chyba już po tej fali, wiecie? Na spokojnie po tej fali sobie kupimy. I to raczej będzie odcinkowe, oczywiście, jeśli wam się to spodoba, bo... wiem, że tu jest 5 aren, są jakieś bossy później jeszcze, więc... W jednym odcinku tego wszystkiego nie zmieszczę.
Więc jeśli chcecie, później mogą być kolejne odcinki z tej mapki. Ale to zależy tylko od was, czyli od ilości, nie wiem, pozytywnych komentarzy, jeśli chodzi o tą mapkę, o łapęcję w górę, no i oczywiście... No i to wszystko, no co mogę jeszcze innego wyczytać? Wasze opinie, jak nie z komentarzy i z łapek w górę. Ogólnie na kanale będzie pojawiać się więcej modyfikacji, bo byliście również za tym, żeby więcej modyfikacji pojawiało się na kanale i już niedługo będą prezentacje kolejnych bardzo fajnych modów. Już sobie zebrałem takie modyfikacje, że naprawdę szczena opada, więc zobaczycie, co dla was przygotowałem. No i cóż, nie chciałbym zginąć. Naprawdę nie chciałbym zginąć, bo z tego co wiem, ta mapka potrafi się zbugować, jeśli zginiemy. A jeśli zginiemy, odejmują nam się punkty i możemy znowu wrócić na tą mapkę i znowu walczyć z zombiakami. Ale to nie jest wskazane, że tak powiem. No dobra, lecimy dalej. Kolejna fala. Cały czas mamy equipit zombies. Kurde, nie wiem jak to się do końca przeczytać. Trudne słowo. Okej. Ale trzeba będzie uważać. Dobra, mamy bombę, więc tak. Patrzcie. Nice, to lubię. Dobra, te bomby są naprawdę fajne, ale nie zadają aż tak dużo obrażeń. Myślę, że to będzie zadawać tyle obrażeń co TNT. A niestety tyle nie zadaje. Ale damy radę. Chyba damy radę, co? O, tak. What? I on nam zadał obrażeń. Co? Tyle obrażeń nam zadał ten zombie? Wow. Mogliśmy je zabić, bo wiecie co, byśmy mieli więcej punktów, ale tak chociaż nie wiem, czy teraz punkty mi przyszły. Nie jestem pewien. Ale tutaj mam jeszcze minę. Nie, wiecie co? To jest zbroja. Ja bym na zbroję poszedł. Dobra, zabijemy 4 zombiaki i spróbujemy zgarnąć zbroję. I teraz ciekawe, czy będą jakieś nowe zombiaki, czy co? Przekonamy się, 26 sekund. My sobie może obejrzyjmy tą mapkę, jak ona to wygląda. To możemy gdzieś skakać? No nie. Chociaż? Nie. Tutaj wszystko jest, jak widzicie, zabezpieczone. I to jest bardzo fajne. To jest, co widać, że ta mapka jest naprawdę bardzo dobrze dopracowana. I to mi się podoba. Zwiększę sobie foam może, żeby widzieć te zombiaki, które chodzą też z boku. I uwaga. Jak kupić zombies cały czas, ale teraz będzie ich chyba więcej, prawda? Dobra. O tak. 19. Dobra, zaraz sobie kupimy. Dobra, idziemy po zbroję. Zbroja jest potrzebna jednak, tak. Okej, mamy skórzaną zbroję. Coś tam nam dodało. Tej obrony. Shit. Get out. Wyłazić stąd. Dobra. Pięknie. Jeszcze wy. Kurde, to jest trudne. Ło, nie. Nie mogą mnie dotknąć, bo one są naprawdę mocne. One zdają bardzo dużo obrażeń. Dobra. Mamy 12 punktów. Co możemy kupić za 12 punktów? Nie jestem pewien. Chyba nic. Co my tu jeszcze mamy? O, mamy ten. Wiecie, na czym to polega. Nie zapomniałem nazw. Dotem to jest. Particles? Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. Rocket Launcher. Rakietnica. Tu jest coś ciekawego. Lightning Rod. Surround yourself with deadly lightning. To bym sobie kupił. A, okej, okay, możemy dopiero przy arenie 5 to kupić. Ja, dopiero? Why? Ha. Okej. Okay. No dobra, w takim razie lecimy do kolejnej fali i mam nadzieję, że teraz mnie nic nie zabije, bo nie mogę sobie za bardzo nic kupić, mam tylko jedną bombę, więc się okaże. Quick zombies. Co? Wow, quick zombies, o kurde, to będzie wkurzające. Dobra, nic tu nie chodzi dookoła. O tak, ja. Ej, to będzie ciężkie. To będzie naprawdę ciężkie. Ciężka fala to będzie. O nie. Macie bombę? Dobra, trzeba będzie się troszkę odsunąć. O, tak, jedno życie. Jedno serduszko. Okej, trzeba bardzo uważać. Ciężkie to jest, ej. Te punkty zdobywam bardzo powoli. Jest,
Dobra, udało się. I ja cię kręcę, masakra. Co my teraz sobie możemy kupić za to? Bo naprawdę może być ciężko, żeby przeżyć kolejną falę. Czekajcie. No nic za bardzo, ja... Dobra, bierzemy to coś, albo... No nie, no ja bym wolał bomby. Te bomby mi się wydają już takie pewniejsze. Już wiem, jak z nich korzystać. Później weźmiemy sobie to lightning, zobaczymy jeszcze. Lightning strike. Myślę, czy będzie znaleźć gdzieś innego miejsca, bo zobaczcie, tam też możemy się skitrać. Tutaj, tu jest bardzo duży teren też. Zobaczcie, tu możemy sobie wyjść. No nie za bardzo. Myślę, że bardziej możemy sobie wyjść. No nie, myślę, że trzeba będzie tam wrócić jednak. Quick zombies cały czas mamy. No nie, trzeba się wrócić, to będzie jednak najlepsze rozwiązanie. Dobra, trzeba będzie te quick zombies szybko ubić. Okej. Okej, bomba, bomba, bomba. Dobra, trzeba uważać. Dobra, fajnie, minęliśmy je. Okej, wow. No dobra, nie ma sensu używanie bomby. Fajnie, udało się. Okej, mamy kolejną falę. 11 punktów tylko zdobyliśmy. Bardzo mało coś. Ale zobaczmy, co możemy jeszcze wziąć. No nic, no. Mamy jedną bombę. Ja, to będzie mega ciężkie. Ta fala będzie naprawdę trudna. 44 sekundy. Chyba do mojej śmierci jej. No ale przekonamy się. Czy coś możemy tu znaleźć? Jakieś dodatkowe punkty? Przydałyby się, no. Bo jest ich za mało. Jest ich zdecydowanie za mało. No niestety. Dobra, czekamy na śmierć w takim razie, panie i panowie. To będzie naprawdę masakryczna fala. Ale polecam wam, żebyście sobie pobrali tą mapkę. Wiecie co? Może sobie to wezmę jeszcze. Żebyście sobie pobrali tą mapkę i sprawdzili ją, jak wy się w niej będziecie czuć. Okej, dobra. All types of zombies. Jeszcze szybszy jest? Nie. Dobra. Okej, spokojnie, Roxu, spokojnie, spokojnie. No ja, no to nie było za mądre. Ja, co? Idźcie tu do niego, co? Co? Czemu nie mogę go zespawnować? Ja! Wow. Za dużo was jest. Dobra, damy im radę, tylko trzeba będzie bardzo uważać. Tu nic się zrespiło, nie. Po prostu trzeba chodzić dookoła tych domków i bardzo uważać. No nie, trzeba będzie zwiewać. Dobra, dobra, zwiewamy, zwiewamy, zwiewamy. Ciasto nie możemy sobie niestety zjeść. Wow! Dobra, uciekliśmy im. Okej, niech się rozdzielą, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dobra, teraz tych. Musimy... O tak, one jeszcze się popychają jakoś wzajemnie dziwnie. Jest! Haha! Dobra, przeszliśmy tą falę. 21 pońców, fajnie. Co możemy za to wziąć? Dobra, bierzemy ten lightning strike. Ale to jest dookoła się, dookoła nas. Nie wiem, ja boję się, że ja zginę, jak to wezmę. Miny, za 15 punktów, no. A może miny? Tak, miny. Miny to... A, w drugiej arenie dopiero. To jest dopiero w piątej, no tak, zapomniałem. No nic, chyba będziemy musieli wziąć bomby, bo nie możemy nic innego wziąć. Okej, mamy znowu 3 bomby. I mam tego villagera, no i co? Distraction. No i czemu ja nie mogę zespawnować nigdzie? No zobaczcie, co jest grane, nie mogę... Mam wyrzucić to, jak zapomniałem, dobra. Dierze... O! Co jest? Co jest? Wow, to jest boss. Okej, chodź. Jaki on jest szybki chyba. O, fuck, zła droga. Wrong way.
Dobra, trzeba będzie go ubić, trzeba będzie go ubić, trzeba będzie go... Gdzie jesteś? Padniesz? Czy nie? Oh shit. A, dobra, nie chcę tej przynęty używać, ale... To jest bez sensu, ja nie mogę się... Nie mogę żadnych serduszek, ej, sobie odnowić. Kompletnie nic. Jest! Ha! Finish! Jest, arena druga. No dobrze, słuchajcie. Zobaczymy sobie, przejdziemy sobie jeszcze tą arenę. Zobaczymy, jak to się prezentuje wszystko. Shop. Okej. No nic sobie nie kupimy niestety, nic sobie nie kupimy. Ale ja bym tutaj wyłączył shadery, bo z tego co widzę tu jest bardzo, bardzo ciemno. Ale cieszę się, że nie zginęliśmy ani jednego razu. No już, wyłączajcie się, shadery. Okej, dobra, wyłączyły się. No i tak jest lepiej, tak jest znacznie lepiej. Tak zapewne widzicie dużo więcej. Czyli jesteśmy w jakimś lesie. Chciałbym się ogarnąć z terenem, jak to wygląda. Aha, czyli jest dość duży teren, ale trzeba będzie skakać niestety, więc cofając się trzeba będzie patrzeć na przeszkody, co jest nieco problematyczne, ale myślę, że damy radę stoczyć ten bój. No i okej, 4 sekundy, 3 sekundy, 2 sekundy, 1, 0, okej, wave 11, zombies, no oczywiście, zwykłe zombiaki, o, pięknie. Okej, mamy znowu mamy znowu po jednym punkcie. Tutaj może będą jakieś nowe rodzaje tych zombiaków, więc przekonamy się. A, ty cwaniaku, chciałeś mi zajść od tyłu, co? Jeszcze nie zginąłeś. Dobra, mamy kolejnego. Pięknie. Pięknie. Okej, no i mamy kolejną falę, więc słuchajcie. Tak naprawdę możemy sobie tu wejść. Lol. Nie wiem, czy twórcy to przewi... Wow, możemy sobie nawet tam wejść. Wyobraźcie sobie z łuku tak sobie kampić tutaj. No. Dobra, tracę serduszka. Nie wiem, czy mi się zregenerują, raczej już nie, więc szkoda serduszek. Przejdziemy sobie jeszcze kilka fal, tak żeby ten materiał trwał 20 trochę minut. No i jeśli będziecie chcieli zobaczyć kolejne areny, kolejne fale, no to dobrze wiecie, co macie robić, tak? No, dokładnie. Łogień. O! One będą mogły się tu podpalić, jak będą przychodzić. A to fajna rzecz. No, to jest fajna rzecz. Tu jak się zaklinujemy, to możemy kliknąć to. Jak się zaklinujemy i nie będziemy na przykład mogli wyjść, albo coś się popsuje. Okej, zombies. Yeah. Gdzie jesteście? Tu jesteś. Pierwszy zombie. Dobra. Drugi zombie. Dobra. Gładko poszło. Okej. Oho. Na tych pierwszych falach możemy sobie pozdobywać troszkę tych punktów rzeczywiście. Jaki mocny. Dobra, mamy kolejną falę. Pochodźmy sobie tutaj, może znajdziemy jakieś, nie wiem, jakieś bonusy czy coś w tym stylu. Może to są jakieś easter eggi. Ale te areny są bardzo fajnie zrobione, bardzo mi się podobają. No, tak rzeczywiście dopracowane, że nigdzie nie możemy wyjść. Nigdzie nie przejdziemy za daleko. To jest... No, po prostu widać, że ktoś nad tym siedział dość długo. No nie, raczej tutaj nic nie znajdziemy. Niestety, a szkoda. Mogłyby być gdzieś takie znajdźki jakieś, gdzie dałoby nam na przykład 10 dodatkowych punktów. To byłoby po prostu fajne. Dobra, myślę, że możemy sobie coś fajnego kupić. No tak, na pewno kupię konia i w tej konkurencji i te miecze, no przecież to jest niemożliwe. O! O, to fajna rzecz jest, dobra. Jakby przyskrzynią nas do ściany te zombie, to przez chwilę będziemy nieśmiertelni. Myślę, że to się może przydać. Dobra. Już wiem, że po prostu na 3... hity te zombiaki padają, więc łatwiej jest mi z nimi walczyć. Zobaczymy, przetestujemy sobie tego villagera, czekajcie. Aha, oni do... Te zombiaki do niego idą po prostu, tylko że jest tak zrobione. No właśnie nie idą. Ofiara, nie działasz.
Dobra. Chyba, że możemy tak rozstawić gdzieś te ofiary i na przykład, nie wiem, one będą czasami o niego zahaczać czy coś? Nie mam pojęcia, dobra, nie mam pomysłu. Nie działasz. Zła ofiara. No dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie ostatnią falę i zrobimy sobie... Tak, koniec odcinka, niestety. Ale jeśli chcecie kontynuację, to pamiętajcie, że możemy zrobić w sumie kontynuację. Czemu nie? Bo mapka jest naprawdę bardzo fajna i fajnie się w nią gra. Okej. 29 sekund. Wiecie co, jestem ciekaw, ja chcę sobie wejść na tego. Pęk. Nie no, one tu wejdą. A nie, ja chcę wejść tam. Kurde. Jakbym tylko miał skakać, to byłoby łatwiej, nie? O serio, no Boże, przecież umiem skakać. O ja. No stąd nie doskoczę tam, a przecież byliśmy tam, nie? Ha! Jesteśmy, no i co teraz? No i co? Bo nie rozumiem. Aha, i wy sobie tam będziecie stać, tak? Co jest, ziomek? Co ty masz w łapie? Wow, on ma ten. Okej. Dobra, no teraz możecie sobie chodzić tutaj, no. Co? Dobra, znalazłem buga w mapie. Znalazłem buga w mapie, ale chyba wszystko jest dostępne, tak mi się wydaje. Wszystkie... Aha. No nie wiem. No dobra. O, może nie. Shit, niedobrze, bardzo niedobrze, źle. A czy to są wszystkie zombiaki z mapy? Już chyba tak, więc... Dobrze, bo wiemy przynajmniej, że więcej ich nie będzie i gdzieś z tyłu nas już nie zgarną. Okej, my te zombiaczki sobie bez problemu damy radę zabić. Aha, sacrifice, to jest ta ofiara. No dobrze, w takim razie dziękuję wam za oglądanie, no i cóż... To byłoby na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. No, już niedługo seria fabularna, która powinna wam się spodobać, więc już niedługo. Dobra, na razie, cześć!